Po udostępnieniu przez Polski Alarm smogowy listy najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce przyszedł czas na debatę o wyzwaniach, z jakimi gminy będą musiały się zmierzyć w walce o czyste powietrze. W zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku rozpoczęła się dwudniowa konferencja, podczas której m.in. przedstawiciele rządu, samorządowcy dyskutują o nowych przepisach europejskich, o programie Czyste Powietrze i jego przyszłości, a także pokazują przykład miast, które skutecznie walczą ze smogiem. Karolina Komada. Jeszcze kilka lat temu Rybnik był w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Aktualnie gmina zajmuje już niższe pozycje. Niższe i to trzykrotnie niż około 10 lat temu jest też roczne stężenie benzoapirenu, czyli rakotwórczej substancji. Trzeba było oczywiście edukować. Później trzeba było mówić głośno o formach wsparcia, czyli dotacjach. No i na końcu o czymś, co jest najmniej popularne w ustach nawet lokalnego polityka, czyli o karze i ewentualnych konsekwencjach. No i myślę, że to jest element naszego sukcesu, bo udało się zmienić mentalność. Mentalność nie zmieniła się jednak u wszystkich. W Polsce wciąż jest 2,5 miliona budynków, które są ogrzewane tak zwanymi kopciuchami. Problemem są głównie małe gminy. W miastach mamy i większy poziom świadomości społecznej i też paradoksalnie te zakłady przemysłowe czy elektrownie, one mają elektrofiltry. To jakość powietrza akurat z tego źródła nie jest zła. To, co jest złe, to są kopciuchy. Kopciuchy i ten najgorszy transport, te najstarsze środki transportu. I jeżeli dołożymy jeszcze to, że w tych mniejszych miejscowościach nikt nie mierzy de facto, jaka jest jakość powietrza, to naprawdę to jest duży problem. I teraz jakby zapewniając środki na czyste powietrze, to jest według mnie najlepszy sposób walki. Walka może być utrudniona przez brak wystarczających środków. Programowi Czyste Powietrze kończą się pieniądze. Wystarczy ich tylko do końca bieżącego roku. Dotychczas był on finansowany z KPO i Funduszu Spójności. Na 2025 rok wniosek o finansowanie programu ma dopiero zostać złożony. Jak zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pieniądze na najbliższe lata jeszcze są. Jeżeli chodzi o perspektywę Województwa Śląskiego, to jesteśmy w programach dwóch, które zapewniają finansowanie do 2027 roku. Będziemy oczywiście negocjować z Komisją Europejską, aby znowu uruchomiła dla nas środki, które moglibyśmy przekazać na poprawę jakości powietrza w gminach. Powietrze będzie musiało się zmienić do 2030 roku, to wtedy zaczną obowiązywać nowe normy przyjęte przez Unię Europejską w poniedziałek 15 października. Główna zmiana dotyczy dopuszczalnej wartości niebezpiecznych pyłów. Ta została zmniejszona o ponad połowę. Przyjęta dyrektywa przybliża się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Wtedy jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę ludności w Polsce, która oddycha czystym, bezpiecznym powietrzem z 2 milionów obecnie do 30 milionów. Jesteśmy w stanie zredukować liczbę przedwczesnych zgonów, do których przyczynia się zanieczyszczone powietrze, o 30 tysięcy w skali roku. Nowe przepisy przewidują także ograniczenie emisji zanieczyszczeń generowanych przez samochody, a także możliwość otrzymania odszkodowania w momencie zachorowania z powodu zanieczyszczeń powietrza.